Znajdujemy się w Cisnej. Zajrzymy do najbardziej znanej knajpy w Bieszczadach, jaką jest Siekierezada. Tu się mówi, że nazwa Bieszczady pochodzi od dwóch diabłów, Biesa i Czada, które zagrały w Orła i Reszkę, kto będzie dobrym, a kto złym, bo niebo nie chciało wysłać aniołów do tej krainy zamieszkałej przez złośliwe diabły. Odtąd zapanowała równowaga i ludzie zaczęli się tu osiedlać. Motyw biesów i czadów, złych i dobrych diabłów możemy spotkać w tej stylowej knajpie w Cisnej. Początkowo odwiedzali ją leśni ludzie Bieszczad, potem pojawili się tu turyści. Zewsząd spoglądają na nas różnego rodzaju diabły. Biesa i czada trzeba popchnąć, aby napić się piwa czy nieco mocniejszego trunku przy barze. Lokal serwuje łemkowskie i bojkowskie potrawy, w tym pierogi. Ale Siekierezada to nie tylko stylowy lokal, to cała instytucja kulturalna, bo odbywają się tu koncerty muzyczne czy wieczory poezji sławiącej Bieszczady. Wiszą tu obrazy i fotografie przedstawiające słynnych bieszczadników. W Siekierezadzie czyta swoje bieszczadzkie opowieści Siekierezady Rafał Dominik, jej właściciel. Oto jedna z jego myśli. Jest kilka drobnych różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną, choćby anatomicznych. Ale najważniejsze jest to, że kobieta myśli, kiedy ma dać albo nie dać, a mężczyzna, kiedy ma brać albo nie brać. Inne, dłuższe i bardziej pikantne można przeczytać na stronie internetowej Siekierezady. Właściciel mówi, większość ojców założycieli Siekierezady już nie żyje. Wykończył ich tryb życia. Ich portrety wiszą na ścianie. Wielu ocalałych z tego alkoholowego pogromu nie ma wizy wjazdowej, bo w 3 minuty są w stanie zamienić lokal w krajobraz po bitwie. Ci najbardziej zasłużeni mają swoje stołki. Swój stołek ma dziadek Rados, Zubow ma, Jędrek Połonina oczywiście też. Wszyscy oni odeszli, ale ich duchy tu krążą. O Siekierezadzie powstał film z 1985 roku, który nakręcił Witold Leszczyński na podstawie powieści Edwarda Stachury Siekierezada albo Zima Leśnych Ludzi. W Atamanii Dobrego Słowa, bard, poeta i jedna z najbarwniejszych postaci Bieszczad, Ryszard Szociński sprzedaje dusiołki swoich kolegów na szczęście oraz tomiki swojej poezji. Ryszard Szociński, debiutujący w gdańskim tygodniku Stoczniowiec, przywędrował w 1969 roku jako osadnik do Szczebowisk. Swój pierwszy tomik poezji wydał w 1997 roku. Do dziś wydał 4 tomiki poezji i bieszczadzkie przypadki pisane prozą. Tańczę ze smutkiem duszy mojej, do tańca gra mi bies i czad. Mojego ciała nic nie wzruszy i zobojętniał cały świat. Plątam się w tańcu, odlatuję, przede mną mgła, a za mną czas. Umiałem kochać, dziś nie umiem. Jestem jak chmura lub to głaz. Tańczę, a żal na werblu gra, śmieje się ze mnie czas, idiota, bo tak mi blisko jest do dna, a ręki mi już nikt nie poda. Lub to wyciągnie do mnie rękę pełną kielicha i rozpaczy, poda, pomyśli, jestem dobry i cały świat niech to zobaczy. Swoje dobre słowo pan Ryszard dzieli z galerią Czarny Kot, w której można nabyć różnorodne prace wielu bieszczadzkich artystów. W galerii reprezentowana jest rzeźba, malarstwo, ceramika, glina, akwarela, bibułkarstwo i dzwonki. Wśród tych ręcznie wykonanych prac wyróżniają się bieszczadzkie anioły. Są one wykonywane różnymi technikami – z drewna, kory, materiału, słomy, gliny, czy też malowane na kamieniach. Ci, co wędrują po bieszczadzkich bezdrożach i połoninach, muszą się uważnie rozglądać. Bieszczadzkie anioły i diabły czasami się ukazują bieszczadzkim wędrowcom. Zwłaszcza po wypiciu czegoś mocniejszego niż herbata.